Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz. Będzie to mała powtórka z gry World of Tanks wersja 8.3, gdzie gram KW4. Jesteśmy na samej szczycie. Przeciwko sobie mamy kilka ósemek. Dwie siódemki, reszta to prawie szóstka, jeden leopard, czyli oczywiście scout, no i jedna artyleria. W tej bitwie no tu już widzimy, że pracując nasz scout wyspotował większość wrogich jednostek. Raczej jednostek przeciwnika. Wiemy już, co zmierza w naszą stronę lub może zmierzać. W tej bitwie tak naprawdę będzie ważne pokazanie Wam, dlaczego na KW4 warto jeździć z gaśnicą. Możecie nie mieć apteczki, możecie nie mieć modułu do naprawy czy elementu do naprawiania. Ale gaśnica na KW4 jest praktycznie obowiązkiem, a o tym przekonacie się w trakcie gry. W tym miejscu zauważyłem, że KW4 jest trochę oddalone, więc postanowiłem trochę wesprzeć tutaj czołgi. Próbowałem. Coś się z kamerą stało. Odstrzelać po prostu czołgi, które tu się schowały, ale okazało się, że się przeliczyłem. No i nie dość, że zostałem. Odstrzelany przez KW4. Dostałem tutaj chyba też od arterii. Od innych pojazdów. No i w tym momencie ważne stało się po pierwsze wycofanie, jak i też przeżycie, ponieważ jak widzicie, tracimy arteria do nas wali i tracimy cenną energię, nie mamy właśnie poprzez ten błąd lub manewr, błędny manewr straciliśmy praktycznie mówiąc 3/4 naszego życia, jeśli chodzi o czołg. Nie żyją nam kierowca i radiowiec. Jako wsparcie mamy Tigera P i dwa medy. Na górze na razie rozwalam AMX-a 12T, który posiada magazynek, i jeśli by się naprawdę skupił, to mógłby nas rozwalić na magazynek, ponieważ KW4 ma bardzo słaby punkt, jeśli chodzi o pancerz, to jest właśnie, ma go na samej górze wieży. Jak widać, większość strzałów poszło w nasz kadłub. Oczywiście niektóre pociski to są rykoszety. Tu widzimy rykoszet na wieży. No i za to właśnie uwielbiam ten czołg, że potrafi bardzo fajnie rykoszetować, trzymać flankę. Obecnie nie pozwoliliśmy na przykład na to, aby przeciwnik, powiedzmy, ani nas objechał. Tutaj dalej się wycofywałem, bo wiedziałem, że celuję w ten region arteria. Tiger P moim zdaniem w tym momencie za bardzo się wychyla, pokazuje. Widziałem też, że KW4 tutaj nas próbuje jakoś spotować, zajechać, więc ja się dalej cofam. Teraz było dla mnie było ważne przeżyć tą bitwę.
nie został zniszczony, ponieważ jeśli Hummel by przycelował w nas, w tym momencie jesteśmy na jednego strzała u niego. Zauważyłem, że u góry zostały rozwalone nam medy, a raczej arteria nam po prostu je zdjęła, które stały w miejscu i były na odsuniętym terenie. Też właśnie też rada, że jeśli nie warto stać, jeśli jest arteria nierozwalona, ruszać się mimo wszystko w jakikolwiek sposób, ale się ruszać. Tutaj postanowiłem jednak jakoś tam wspomóc tej grapę, choć wydawało mi się to bez sensu, bo byłem na strzała mimo wszystko. Działo KW4 ma średni damage to jest 320 i penetracja 227. Jest to bardzo fajne działo, bardzo fajnie penetruje. Tutaj otrzymuję oczywiście informację, abym pojechał za tej grempę, co było dla mnie głupim pomysłem, ponieważ no jak widzicie, tej grempę dostaje gonga i tutaj lekko się wychyliłem tak, aby sprowokować KW4 na wyjechanie. Cały czas byłem w ruchu, jak też widzicie. Tutaj oczywiście strzał nietrafiony. Tak, aby uniknąć w jakiś sposób arterii. No, no i tutaj właśnie pomysł wyjechania Tigera P skończył się na tym, że został zniszczony. No i tutaj właśnie mogliście zauważyć. Może cofnę. Pauza. Damy jeszcze wolniej. Lekko przyspieszę. Tutaj widzimy, jak Tiger P wyjeżdża na właśnie KW4. KW4 oddaje strzał. I w tym momencie pocisk dociera do właśnie Tigera P. Zostaje on zniszczony. Ja wyjeżdżam, bo widząc, że ta KW4 strzeliło, więc no mam chwilę czasu, aż będzie on przyładowywał, aby w niego wycelować i spróbować w niego strzelić, ale widzę, że nie jest albo przypadkiem, albo kolej nie jest taki głupi i chowa się za wrakiem. W tym momencie ja, wiedząc, że celuje do mnie i właśnie arterie, jak widzicie tutaj pocisk arterii, który po prostu przeleciał nade mną i wjeżdża na mnie KW4, które chce mnie wykończyć, ponieważ no, jakby nie było, nie mam zbyt wiele energii. Tutaj też widzicie celownik, KW4 przycelowuje w jego dolną płytę, dostaje strzała, oddaje ten strzał w KW4 i zostaje ono podpalone. No, innymi słowy, pocisk za pocisk. Wątpię, żeby arteria mnie po prostu trafiła. I tutaj KW4 po prostu się spala. To już dam normalną prędkość. Tu mi ten Tiger me pisze, dlaczego no się palę. Tutaj oczywiście zostaje znaczy no napisał mi ten przeciwnik w KW4, że jestem szczęściarzem, bo nie dość, że przeżyłem, bo mam 110 tylko energii.
Tutaj cofałem się, ponieważ chciałem rozwalić tego lolka, który tam wyjechał na górę, ale jak panter się z nim poradził. No i tutaj doszło też między graczami do pewnej wymiany, że odnośnie właśnie tego zachowania, że ja go podpaliłem, koleś napisał, że jestem szczęściarzem, bo nie dość, że przeżyłem, to jego po prostu rozwaliłem i go podpaliłem. Koleś właśnie, czy osoba, która grała w Tigerze P, szczerze mówiąc, doradzała mi, dlaczego się cofałem. Pytała mnie, no, szczerze mówiąc, z taką ilością energii i nie dość, że jeszcze w KW4, które mimo wszystko nie jest twardym czołgiem, na przykład versus Hummel, ponieważ Hummel jeśli by przycelował, to byłem u niego na strzała jeszcze jak KW4 tamto jako przeciwnik żyło, znaczy no, istniało. Tutaj oczywiście dojeżdżamy do pewnej linii. Hummel zostaje wyspotowany i rozwalony. I zostaje nam T21, które sprzedaje nam Gonga. I tutaj była. To była pewna. Pewna moja niewiadoma, ponieważ jeśli by T21 nie dostało Gonga, to nie wiadomo, czy bym był w stanie rozwalić go na strzała, bo jeśli nie, a z tyłu nie zajeżdżałby, jak Pantera nie zajeżdżałaby od tyłu, w tym momencie, jeśli T21 strzelało do mnie ze złotych pocisków, po prostu zostałbym zniszczony mimo wszystko, mimo pancerza, mimo kontowania się. Jednak wyszło na to, że T27 dostało strzała z tyłu, ja po prostu poprawiłem mu od przodu, no i kończymy bitwę, ja kończę bitwę z czterema fragami. Z 65 punktami życia. Mogłoby być więcej, gdyby właśnie nie błąd na samym początku, no ale jak widzicie, czasami nie warto wyjeżdżać i tutaj słowa odnośnie Tigera P, znaczy gracza, który grał Tigerem P, który po prostu wyjeżdżał na KW4 zamiast schować się i poczekać, aż KW4 wyjedzie po prostu nam przed lufy, to pokawał mu się przed lufę i dostawał gonga i dostał ostatniego gonga, jak widzieliście, na zwolnionym tempie. Jeśli ja bym nawet na niego wyjechał, i tak by mi Tiger P zasłonił strzał, więc albo nawet bym dostał strzała od artery i wtedy bym wyparował, tak samo jak Tiger P. I w tym momencie bitwa była przegrana. Dlatego czasami nie warto właśnie szarżować nawet na jeden czołg, jeśli jesteście wy dwóch, widząc, że na przykład macie połowę czy 1/4 energii waszego czołgu, a ktoś wam pisze, żebyście szarżowali czy właśnie wspomogli ich, ponieważ czasami warto poczekać, uspokoić nerwy i pozwolić tej drugiej stronie decydować i wyjeżdżać na was, ponieważ wy w momencie, kiedy stoicie, jesteście za osłoną i wiecie, że arteria nie może was trafić, jedyne co wam pozostaje, to tylko przycelowanie w dany pojazd, który wam będzie wyjeżdżał, i rozwalenie go lub trafienie, bo żeby zadać właśnie obrażenia mu. To by na tyle, jeśli chodzi o tę powtórkę. Jak widzieliście,
KW4, na KW4 właśnie warto jeździć z gaśnicą, ponieważ KW4 bardzo łatwo jest podpalić. Niejednokrotnie zostałem podpalony, kontując się. Czy wykonując jakiś tam manewr, ponieważ nie dość, że to jest duży czołg, to bardzo właśnie dość dużo właśnie potrafi odbić, potrafi to zebrać na gąsienicę. No ale też jeśli ktoś bardzo fajnie przyceluje, bardzo dobrze przyceluje, w tym momencie bardzo łatwo go jest podpalić i zniszczyć mu moduły, czy zabić załogantów. To by na tyle, jeśli chodzi o tą powtórkę. Do kolejnego nagrania.